pierwszy raz? Takiej, nie boisz się takiej nocy w bibliotece? Jak sobie to wyobrażałaś? Wyobrażałam sobie, że będziemy mieli tak bardziej, że o 20 przyjedziemy, będziemy mogli robić co chcemy, potem o 23 będziemy mieli pizzę i możemy iść spać. Mama powiedziała mi o tym, że tutaj organizują taką imprezę, to od razu to mnie skłoniło, żeby tutaj przyjechać. Dzieje się dużo dopiero co. Czytaliśmy bajkę Calineczkę Hansa Christiana Andersena, teraz opowiadają baśnie grupa opowiadaczy ze Studnia Zero. Przyjechali po to, żeby promować ten sposób mówienia właśnie takiej opowieści przekazu ustnego w sposób tradycyjny, ale dzieciaki świetnie się przy tym bawią. Książka utula dzisiaj dzieci do snu między regałami, ponieważ śpimy w bibliotece, jesteśmy tutaj, zasypiamy w piworkach, czy na sali konferencyjnej, czy między regałami. No między regałami głównie na Placu Kopernika, bo to dwie biblioteki dzisiaj nocują u siebie dzieci, także mamy ich ponad 60, no tylko się cieszyć. Jestem tutaj w bibliotece, żeby poczytać książki Andersena, tutaj pobyć z przyjaciółmi, no i będzie na pewno ciekawie tutaj, ciekawa noc. Pierwszy raz takie wydarzenie przed tobą, zdecydowałeś się na to, żeby przyjść do biblioteki. Skąd się dowiedziałeś? Mama czytała różne tam jakieś wiadomości w internecie i pojawiło jej się przed oczyma, że jest jakaś noc w bibliotece. Nie bała się, żeby cię tutaj zostawić? Nie, nie bała się. A ty się też nie boisz, rozumiem? Nie, ja lubię takie nocki. To co robicie dzisiaj? Co jeszcze? Co za wami, a co przed wami? Jeszcze będziemy szukali tam takich części dinozaurów, będziemy jedli pizzę na kolację, no jakieś bajki na dobranoc będziemy czytali, baśnie Andersena dokładniej. Czy też rodzice czytali ci bajki na dobranoc? Lubisz bajki? Skąd w ogóle pomysł na to? Biblioteka to jest takie miejsce, które lubisz? Tak, lubię bibliotekę, bo tutaj można na spokojnie pobyć samemu, poczytać sobie książkę. Mama zawsze jak chodziliśmy na spacery, jak my, ja mam z bratem jeszcze w wózeczku jeździliśmy, zawsze jak chodziliśmy opowiadała nam baśnie Andersena. Szczęśliwa calineczka dryfowała na liściu w promieniach słońca. Wtedy jednak podleciał wielki żuk, który chwycił dziewczynkę i zabrał ją na pobliskie drzewo. Calineczka przestraszyła się, lecz żuk nie miał złych zamiarów. A do jakich bibliotek uczęszczasz w Opolu? W szkolnej często przebywam. Tutaj właśnie w tej bibliotece czasami też przychodzę, żeby se poczytać książkę lub pograć w planszówkę z rodzicami. O, no to fajne, bo dzisiaj dzieciaki przed komputerem siedzą, a ty znajdujesz trochę czasu na książkę. To co czytasz? Często właśnie jakieś takie baśnie, ale też bardzo lubię komiksy typu Kaczora Donalda i tego typu. Bibliotekarka i babcia to podwójnie chyba trudne zadanie, żeby namówić i wnuki do tego, żeby czytały i kochały książkę, a jednocześnie także w bibliotece namawiać dzieci i młodzież do tego, żeby do niej przychodziły, tak jak na tym dzisiejszym wieczornym spotkaniu. To tak różnie i łatwo i trudno. Jest to dlatego, że jest to takie zobowiązujące jak gdyby, prawda? Jestem jakby zobowiązana zarazić dzieci książkami i miłością do bajek. A z drugiej strony łatwe, dlatego że robię to na co dzień i uczę inne dzieci, jak można się bawić książką. My to organizujemy po to, żeby wynagrodzić przede wszystkim te dzieci, które już u nas są, wypożyczają książki, ale również po to, żeby zachęcić właśnie, żeby pokazać, że biblioteka to nie tylko taka nudne miejsce, jak to jest gdzieś tam zakodowane od dawien dawna, ale żeby właśnie pokazać, że w bibliotece bawimy się, że literatura dziecięca właśnie, a to, szczególnie ta współczesna, to nie żadna dydaktyka, to przede wszystkim zabawa. A czego dowiedziałaś się ciekawego z książek? Właśnie uczą bardzo wielu rzeczy, jak fantazji, można po prostu, jak ja często bardzo rysuję, to mogę od tych baśni i od bajek brać bardzo dużo rzeczy, które mogę narysować, jakieś postaci z bajki, zwierzęta, góry i w ogóle. Calineczka z miejsca zakochała się w kwiatowym królu, a on zakochał się w niej. Pobrali się niedługo potem, a w prezencie ślubnym Calineczka dostała parę skrzydełek, żeby mogła fruwać z kwiatka na kwiatek wraz ze swym mężem. I wszyscy żyli potem bardzo szczęśliwie, a zwłaszcza uratowana przed śmiercią jaskółka.
przed nami mnóstwo wydarzeń. Do 29 kwietnia warsztaty, konkursy, spotkania autorskie Marcin Kozioł, Marcin Mortka, Joanna Krzyżanek 29. No i robimy jeszcze galę podsumowującą te dni literatury dziecięco-młodzieżowej w sobotę 29 kwietnia z masą atrakcji. Także dzieje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.